Kiedy pojawiło się takie przekonanie o tym, że kariera piłkarza jest krótka i do każdego um, takiego małego um, detalu trzeba, um, trzeba przyłożyć wagę? Pamiętam w Height Parku, uh -huh. padło pytanie o to piwko um, po meczu. No tam, pra, prawie z oburzeniem, trener zareagował na to, że um, no, jak piłkarz, może. Um, może um, w drodze powrotnej z meczu, właśnie to piwo wypić. Skąd takie przekonanie u Piotra Nowaka, że no ten każdy najmniejszy szczegół przez te kilka czy kilkanaście lat będzie się liczył i będzie miał tak duży wpływ na. To nie chodzi, to nie chodzi, Przemek, to nie chodzi o, o piwko. Jeśli chodzi o. To nie chodzi o piwko per se, że oni, oni mieli ochotę się napić piwa. Ja wychodziłem z założenia, nawet z mojej piłkarskiej kariery, że no wszystko jest dla ludzi no wszystko tak naprawdę jako piłkarz no masz stres masz y, obowiązki masz y, mówię poświęca się temu bez, bez, y, bez żadnego ale no i piłkarz też musi mieć czas na odreagowanie tylko ja nie rozumiem nie rozumiałem wtedy jedną rzecz no jeżeli gramy nie wiem w Krakowie i wracamy z powrotem do Gdańska autokarem tak? i jesteśmy w połowie drogi w, w Łodzi czy tam za Łodzią i nagle piłkarzem, trenerze, no to staniemy na stacji, tak? To co, po piwku, tak? No powiedz mi tak szczerze, czy wyobrażasz, wyobrażasz sobie, że co za różnica jest dojechać do tego Gdańska trzy godziny później, i tak będziemy, powiedzmy, pierwsza, druga czy dwunasta w nocy. Co jest za różnica, te trzy godziny cię zbawią, żebyś przyjechał sobie do domu i otworzył swoim kolegom, którym grałeś, bądź kilku, bądź całej drużynie, usiądź sobie i napić się piwa? No, ja nie mam nic przeciwko pi. Nie mam nic, bo ja mówię, my w Niemczech mieliśmy piwo i było no na porządku dziennym przed meczem, po meczu. Ja nie mam nic przeciwko, ale to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, jeśli chodzi o przeciąganie tej liny w Polsce. Tak? między piłkarzami a trenerem, sztabem, kto jest silniejszy. To zaczynamy od właśnie ile będziemy trenować, trenerzy, a może jedno piwko. A może to, a może tam to jest ciągłe takie przeciąganie liny, które tak naprawdę nic nie daje ani trenerowi. Bo tak jak mówię, ja się nad tym nie zastanawiam. Powiedziałem mniej, decyd. Okay? Ale, ale to jest właśnie to, co powoduje, że w pewnym momencie ta tak jak. To, to kolokwialnie brzmi, formuła się wyczerpała współpracy trenera z zespołem. No, oczywiście, że się wyczerpała, no skoro nie ma autorytetu, że jest pozwalanie na to, na to, na to, na to. Czyli piłkarze tak naprawdę po kawałku tego trenera go kąsali, aż na końcu już nie było co kąsać, i trzeba się z trenerem pożegnać. Także i to nie jest, nie jest wcale przytyk do, do, do moich piłkarzy, bo uważam, że miałem grupę bardzo. Bardzo inteligentną i również odpowiedzialną dyscyplinowaną, oczywiście, że były kilka przypadków, ale tak jak mówię, ja nie, byłem, nie byłem policjantem, nie chodziłem, nie szukałem ich. I szczerze, jak przeleciałem zaraz chyba był pierwszy, czy drugi mecz, nie, nie, drugi u siebie, u siebie z piastem Gliwicę, to powiedziałem, że nie będzie zgrupowań w fotelu przedmeczowych. No to mi się wydaje, że. Ci prezesi to patrzyli na mnie jak na jakiegoś, nie wiem, kosmite. Ob, obaj z, nie spadli z krzesła, jak im to powiedziałem, że nie chcę mieć żadnych zgrupowań przedmieczorów. No ale trenerzy, no jak? No pójdą na imprezę. Trenerzy, no ale, ale co to będzie? No jak? Ja mówię, no jak? A, a, a co nie mogą iść, jak jesteśmy na zgrupowaniu? No mogą iść. No przecież gdzie się wy, wiadomo, że to hotel jest, mimo że ma te, powiedzmy, ochronę i to, no ale przecież jak będą chcieli. No, my takim akurat w 90-tych latach. No ja to przeżyłem, dlatego mówię o tym, bo ja to przeżyłem. Jeżeli nakazy, są nakazy i się wywozi, to jest to bez sensu. To mówię, omal nie, nie spadli z krzesła. No i co się stało? Nic się nie stało. Przyjeżdżaliśmy, wyspali się we własnych domach, pomogli swojej rodzinie, usiedli sobie, nie wiem, z winkiem, z piwkiem, wieczorem ze swoją żoną, z kolegami, pogadali, bo to musisz mieć. A później się spotykaliśmy na obiedzie, później już mieli lekki odpoczynek. Odprawa, 10 minut odprawy, do widzenia. I zaczęliśmy grać.